Ze strzaskiem nowy rok witamy. Radio kończy. Zapraszamy. Zobacz, jak to chcesz? To po prostu nawet nie ma jak tego, wiesz, przeszczenia dziadostwa, wiesz, wyciszyć. Takie dziadostwo. Takie dziadostwo. No. Może być pod kontrolą. Dlatego tutaj krótko konkludując,
sami sobie nie podstawimy nogi i nie utrudnimy życia, nie powinno być źle, a może nawet lepiej niż w mijającym roku. A ja, jeśli można, to jedno słowo w kwestii pesymistycznie, czy nie, to właśnie optymistycznie, bo to trochę przesadzamy w tej chwili z tym określaniem pesymizm. Trzeba pamiętać jedną rzecz. Dla gospodarki polskiej przy aktualnym poziomie rozwoju takie rozsądne i w miarę optymistyczne tempo wzrostu gospodarczego to jest coś między 3 a 3,5%. My tak naprawdę w 2018 ze względu na splot pozytywnych czynników i zewnętrznych, i wewnętrznych zrobiliśmy 5, ale to nie zmienia faktu, że 3-3,5 to już jest całkiem przyzwoity wynik. To jest tak, jakby Niemcy się zbliżali do 2, czy tutaj powinni już szykować szampana, tak? Więc to, że my przewidujemy 4, nie jest pesymizmem, tylko takim umiarkowanym optymizmem. Lubię to powtarzać, bo słyszałem to jakieś 15, może już 20 lat temu. Wypowiedź znanego profesora ekonomisty, który mówi, że nieważne jest to, czy wzrost jest na poziomie 5%. Niech będzie na poziomie 3%, ale nie będzie stabilny przez wiele lat, prawda? No tak, ale my tak naprawdę mamy dosyć stabilny wzrost, ze względu na to, że mamy dosyć dużo i zróżnicowaną gospodarkę. U nas, w przeciwieństwie do małych gospodarek, które są takie, że tak powiem, monotematyczne, u nas raczej ten wzrost jest stabilny. No i zabrakło czasu, powiem pana Łukasza, bardzo mi przykro z tego powodu. Chyba, że jednym zdaniem, ale jednym, dosłownie. Czy spowolnienie nie jest tragedią? Tak, przyczyniliśmy się do oczekiwania jakby na kolejny kryzys, ale spowolnienie nie musi oznaczać, że sytuacja będzie zła. Wszyscy jesteśmy optymistami. Piotr Soroczyński, Łukasz Kozłowski, Maciej Stańczyk, dziękujemy za uwagę i wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Rządy pieniądza. Podsumowań, więc dziś zerkamy na to, co działo się w tym roku na giełdzie papierów wartościowych. A naszej giełdy. Czy mijający 2018 również można zaliczyć do udanych, czy jednak nie? Z pewnością rok 2018 nie zostanie zapamiętany jako udany dla giełd. Jeśli chodzi o warszawską giełdę, to tutaj nawet obraz jest trochę zaciemniony i można powiedzieć, nie jest tak źle. Ostatecznie wartość WIG-u 20 jest zaledwie o kilka procent niższa. Wartość WIG-u, no, tu jest bliżej 10%, ale to no, nie jest jakaś straszna bessa, ale to trochę zaciemnia obraz naszego rynku kapitałowego i w ogóle tego, w jakich nastrojach kończy się rok 2018 na globalnych giełdach, bo jeśli spojrzymy pod te największe spółki, które dominują na warszawskiej giełdzie, my mamy jednak dość wąski ten rynek kapitałowy, to z tego, że mam 400 spółek notowanych na GPW, skoro tak naprawdę o sytuacji decyduje 20-25 spółek, tam jest kapitalizacja, tam jest o 40, 50, 60%. Nie dla
dlatego, że ich perspektywa się tak bardzo pogorszyła, ale dlatego, że struktura polskiego rynku bardzo ucierpiała. Jakby OFE netto wyprzedają aktywa, DeFi nie mają pieniędzy. Zresztą mieliśmy trochę afer też w przypadku mniejszych DeFi w tym roku. To nie zachęcało ludzi do tego, żeby przenosić pieniądze do funduszy. I najczęściej to się odbija właśnie na tych mniejszych spółek. Nie ma na nich płynności. I jeśli taki zarządzający, żeby zwrócić pieniądze... bardzo mocno spadło. Powiedział Pan, że to kiepski rok dla naszego parkietu. Ten miesiąc też obserwujemy cały czas niemal spadki. Grudzień może być też najgorszym miesiącem dla amerykańskiego rynku akcji od 1931 roku. Zdaniem analityków część amerykańskiego rynku akcji weszła już w Polsce. Czy to też perspektywa naszego rynku? Te spółki są bardzo wysoko wycenione. Jeśli popatrzymy na to, co zmieniły te spadki na rynku, wynoszą skromne kilkanaście procent, to z punktu widzenia wycen one nie zmieniły wcale tak wiele. Spółki są dalej parę co drogie. No, dziś się okazuje, że prawdopodobnie to jest lepiej. Zacznijmy.
rok przywitają mieszkańcy Hawajów. Będzie to o 11 naszego czasu. Serdecznie Państwu życzę, żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy od poprzedniego, również dla Polski. Niech spełnią się wszelkie marzenia i plany. Do tego roku napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Liczę na swoją noworoczną parę i złożył Polakom także prezydent Andrzej Duda. Oby zawsze mogli Państwo liczyć na życzliwy poświęcić mocno od moich przyjaciół z kulturą i świadomości. Życzę Państwu spokoju, optymizmu i wzajemnego zrozumienia, mówił prezydent. Jak dodał, ten rok jest okazją do spojrzenia na historię Polski. 40 lat od pierwszej pielgrzymki papieża Polaka do ojczyzny oraz 30-lecie przełomowych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, w szczególności pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Raz jeszcze spojrzymy na nasze dzieje jako na historię nieustępliwych, solidarnych starań o wolność, niepodległość i pokój. Niech 2015 rok będzie dla Was czasem nadziei i dowolną stanu szansę. Napisał na Twitterze lider PO, że to się wstępi na
Znalazł już. O! Dobranoc już.